Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny materiał, widzowie, jak widzicie, patrzcie, znajome tereny, oczywiście, że znajome, pierwszy odcinek od powrotu na Palionowo, nasze kochane, oczywiście, kto nie widział filmu, zapraszam do Pawła, tam oczywiście zrobiliśmy przejście, wróciliśmy z powrotem, udało nam się, jesteśmy z powrotem i ja jestem szczęśliwy, o, patrzcie, kto przyszedł, nawet, prawda, sam niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju Palionowy, patrzcie, tu jest jakiś prezent, ale to było to, co już tutaj było, słuchajcie, co w dzisiejszym odcinku, jak widzicie po tytule, dzisiaj zagramy sobie w kółko i krzyżyk, jak wiecie, no, dosyć znana gra. Ja spodziewam się, że możecie teraz pomyśleć, co ty jesteś szalony, kółko i krzyżyk będziesz grał, a ja powiem wam, tak, kółko i krzyżyk dzisiaj będzie grane, ale nie sam, oczywiście samemu się nie da grać w kółko i krzyżyk, będę grał z Dave'em i zrobimy sobie dzisiaj turniej o to, kto wygra w kółko i krzyżyk, bo ja powiem wam, widzowie, że ja kiedyś byłem mistrzem w kółko i krzyżyk ogólnie, mam taki puchar, żartuję, tak naprawdę nigdy nie byłem mistrzem w kółko i krzyżyk, ale i tak mnie tak łatwo nie da się ograć. Ja jednak tutaj, wiecie, trzeba myśleć i ja jednak tutaj, że tak powiem, dam radę, coś myślę, że ugram z Dave'em, zobaczymy ile on potrafi. No i zobaczymy, no tak naprawdę, jeżeli chcecie więcej takich odcików albo jakichś pojedynych w kółko i krzyżyk z kimś innym z Palionowa, to kliknijcie łapkę w górę i subskrypcja, a ja was tak jeszcze raz na koniec zaproszę na Palion Style, a tam możecie sobie kupić takiego mojego breloka. Znaczy w sumie teraz nie możecie, bo w sumie jest niedostępny, ale jak będzie, to sobie możecie go kupić. No i tyle, dobra, lecimy w takim razie po Dave'a, żeby z nim pójść. Ja przygotowałem taką specjalną planszę, na której będziemy grali właśnie w to kółko i krzyżyk. No i co ważne, widzowie, nie byłbym sobą, jakbyśmy nie zagrali o zielone. Trzeba zagrać o zielone, trzeba coś stracić, bo wiecie, jak tak się gra o nic, to tak nie ma ambicji, nie? Sama wygrana nie zadowala. Dzień dobry. Witam cię nareszcie, człowieka Szczypsona, cześć. Słuchaj, Daveson, dzisiaj proponuję ci lekkie, prawda, walkę o pieniądze. Pieniądze, pitus? No tak, dobra, o zielone. O zielone, dokładnie. Okej. Mam pomysł, zagramy w kółko i krzyżyk. Nie, ja zawsze przegrywam. Dawaj, chodź. Gra, nie, gra to jest... zawsze. Serio, zaufaj mi, będzie się działo. Gdzie gramy? Zrobiłem specjalnie. Ej, dobra, czekaj, muszę zgadnąć, jak zrobiłeś planszę, czekaj. Dobra. Na ramkach, do ramek będziemy wkładać czerwony albo zielony beton. No, to zobaczysz, bo to by nie było wtedy kółko i krzyżyk, chociaż można by było tak grać, nie? Ale ja zrobiłem tak, że faktycznie będziemy grali w kółko i krzyżyk, więc no, tutaj jest prawda. Nie, co ty, tak to by się przygotował, nie wiem, kto by się tak przygotował, ale ja tak nie przygotowałem do odcinka. Ja przygotowałem się lepiej, patrz, tu jest normalnie plansza wielka. Aha! Nie ma co, tu mnie interesują małe plansze, stary. Mamy tutaj, okay, prawda, czerwone i zielone, ale oczywiście zielone to jest kółko, czerwone to jest krzyżyk. Pozwolę ci wybrać. Ja lubię krzyżyki. To ja wezmę kółko w takim razie, czyli ten. A i bardzo ważne, słuchaj, bo musimy jakoś ustalić o co gramy. Najgorsze jest to, że jest noc. Chodź mi się przespać dziś szybko, czekaj. To no, ja... wiesz co? Gdzie ty jest dom? Myślę... No dobra, u Steve'a, na pewno u Steve'a będzie coś do. Leź do Steve'a, ja polecę do siebie najlepsze, bo to będziemy. A no dobra, tak. dobra, ja tutaj szybko kimę, tylko błagam, żebym tu miał łóżko, proszę. Proszę. Jest dobra, jest łóżko. Nawet dwa są stare, mogliśmy tu razem spać. Ja już śpię elegancko, dobra. Uwaga, wstańmy. Jest git, dobra, możemy lecieć z powrotem, zagrać w nasze kółko i krzyżyk. Dobra, ja jestem na miejscu i tak, kto zaczyna? Oczywiście będziemy zaczynać na zmianę, raz ja, raz ty, żeby było sprawiedliwie. No i co, ja wezmę tutaj tą jedną skrzynkę i daję tutaj, albo dobra, to może być, możemy tutaj to dawać. Ogólnie stawiamy tak, stawiamy do tych skrzynek pieniądze, które obstawiamy. I ja na przykład tutaj na start rzucę jedno zielone. No i po prostu... No to ja wrzucę tak samo. No to wrzuca się do zielone. Bo to nie i... do tej, to do tamtej, tak? Tak, do tamtej drugiej, no. Okay, no i po prostu wygrany zgarnia wszystko, ale jeżeli będzie remis, to wtedy musimy zagrać kolejną rundę, ale trzeba dołożyć więcej zielonych. Ale dokładamy. Tak, okay. Więc uwaga, pozwolę ci zacząć, możesz pierwszy ruch wykonać. Dobra. I budujesz krzyżyk po prostu w jakimś miejscu. No nie musisz taki duży. możesz mniejszy zrobić. Dobra. Dobra, tu krzyżyk. Okej, no dobra, no to w takim razie ja zapodam tutaj, prawda, eleganckie kółeczko, prawda, myk, dobra, mam kółko. Dobra, możesz rzucić kolejnym, no prawda, swoim ciosem. Ej, cieszę się ta gra, jak nie widzisz tego z góry, muszę sobie tak wyobrażać, jak to wygląda. Żeby tu zaraz głupio się nie wywalić. Kurde, czekaj. Czekaj, ja to muszę... Kurde, no. dobra, palę tu. Okej. Dobra. A, że taki krzyżyk. Nie, taki... jest krzyżyk, bo jak ja zrobię tak krzyżyk, to będzie tak, nie? Wiesz, co chodzi. No tak, to możesz go tak trochę krzywo zrobić, że wiesz, bo w sumie tego nie przemyślałem. O, coś takiego. O, i może być, dobra. No to w takim razie, no ja nie mam opcji, ja muszę cię, prawda, tutaj, że tak powiem, zablokować, no. To ja zrobię... Kurde, co ja za kółko tu właśnie wyczyniłem? Nie, no, robię tak, no.
No, to no i mamy 1-0. Co jest, kurde, ja nie, bo ja nie, nie chciałem ci zablokować, a ja nie wiedziałem, dobra, ale żem zwalił, no, mamy 1-0. Ale żem zwalił, ja chciałem cię zablokować, a ja nie zauważyłem, że ty robiłeś tutaj, jakby, ja myślę, że pod skos robisz, dobra, no to rozwalamy wszystko, no dobra, wygrałeś pierwsze, ale jazda, kurde, ale miałem zwiechę właśnie przez to, że, dobra, teraz muszę na to patrzeć, się upewniać, stary, Widzisz, bo ja tak, buduję to kółko, nie? I podnoszę do góry głowę i patrzę i widzę to pole puste, nie? Mam takie, nie, po prostu najgorzej na świecie. Ej, kurde, nie mam, mogłem zabrać te, jak to ja się zrobię nożyczki, Masz nożyczki, jak zrobić? Dobra, super. No. No to będziemy mieli. Dobra, wygrałeś pierwszą rundę, ja nie mogę, no dobra. No to raz, widzowie, jak tak to jest, raz się wygrywa, raz się przegrywa, dzisiaj przegrałem, ale spokojnie, jeszcze się odkuję. To jeszcze nie jest koniec, jeszcze... Trzymaj! Jeszcze przed nami duże, no ja już właśnie skopałem wszystko, ale okej, okay. dzięki, piękne. Pomogę. O, przepraszam, pomogę ci skopać. To był lekki cios, bo wkurzony byłem, że wygrałeś, wiesz? Dobra, no to zgarnij te pieniądze w takim razie. No to w takim razie, czekaj, ty teraz zaczynałeś, no to teraz ja będę zaczynał. Czekaj, daję ci te zielone tam, masz tam, weź se. Dobra. No i ja obstawiam tutaj znowu, ja teraz obstawię 2 zielone, jestem pewien swojej wygranej. No to wygranej. Ja tak samo. Dobra. Tyle samo. Dobra, no to w takim razie ja startuję z tego miejsca, tutaj, i robimy kółeczko. Eleganckie. Okej, dobra, ja robię X-a tutaj. Dobra, ja stawiam w takim razie w tym miejscu kółeczko. Dobra. No to ja X-a postawię tutaj. No dobrze, no to w takim razie ja będę musiał tutaj postawić kółeczko i widzowie, jest kurde, złapany w sidła. To się poddaje, no, zrobię, że bez sensu budować. Są dwa no. pola, nieważne gdzie byś zbudował, przegrałbyś. Tak, to jest, tak. To jest to popisowy numer. Jak zaczynam, to jest najłatwiejszy sposób do wygrania. No trudno, raz się udał, szkoda, że go teraz wykorzystałem. Mogłem z nim poczekać i gdzieś później, kurczę, zrobić jakieś większe Kongo. No ale trudno. Niech będzie, to nie jedna wygrana. Ale jak odkułem, widzisz? Teraz będziemy grali do samego końca, aż po prostu ten, no dobra, no to biorę w takim razie, dwa zielone, pa, widzowie, jaki plus. No to teraz ty mówisz, ile dajesz i obstawiaj tam, ile chcesz. Dobra. Zaczynasz. Zawsze niech obstawia ten, który zaczyna. Ja wrzucam piątkę, ja się muszę odkuć. No dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej. Okay. O kurde, będzie mocno, czuję, że będzie remis. Zaczynam. Teraz, nie? Zaczynasz, no. Dobra. Dobra, w takim razie czekaj, muszę pomyśleć, jak ja bym tutaj chciał cię dzisiaj, że tak powiem, ugrać. Zróbmy tu. Dobra, stawiam kółko na środku. Okej. O kurde. Dobra, tak trzeba zrobić. Dobra. Aha, jest kurde, zero! A nie! Ja w szoku byłem, że ty tego nie zauważyłeś! Yo! Ja cię zwalę, jak się nie ugrał! Jak się cieszył! Chciałeś tą samą sztuczkę zrobić, widziałem! Oh my god, ale syf! Ale że się teraz wkopał, nie? No, ale no, chciałeś się odkuć, a tu parzek stajesz. Ale ja nie mam żadnych sztuczek na tą grę, ja po prostu kurde instytutnie ja, ale to była moja jedyna, taktyki. To była moja jedyna taktyka, którą ja znałem. No patrzcie, jak dobrze, ile zielonych, patrzcie mi, zobaczcie. Ja mówiłem, że ja w to będę przegrywał, ja mówiłem w to, no dobra. Dobra, ja teraz obstawię 4. Bo nie mam teraz pomysłu. Zróbmy w takim razie na środeczku. Tutaj, raz, dwa, okej, zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, okej. W takim razie ja dam tam, to ty... No nie myśl tyle ty, to jest instynktowna gra! Dobra, stawiam tu. Okej. Dobra. Okej. No, ale beta. Nie chcę się grać. No ja to teraz zobaczyłem! Nie chcę mi się grać, ale jak to jest w ogóle? O kurczę. Ja mam wrażenie, że ja wytłumaczyłem, co chodzi, tam było i tutaj już była sytuacja taka, że ja miałem tu i mogłem albo tu zrobić, albo na skos. No i po prostu Dawid się znowu kopał. Ja mam wrażenie, że to jest nie do wygrania, ale ja wiem, że jak ja bym zaczynał, to ja bym to przegrał. Właśnie ten, który zaczyna, ma chyba najłatwiej, wiesz? W sensie, że przegrać zaczynając jest w ogóle, to jest śmiech na sali. No. Bo masz jakby, bo to ty jakby kierujesz rundą, nie? I to jakby ten, który zaczyna, to jest atakujący, a drugi się musi bronić.
tak naprawdę. Dobra, daj mi zacząć. Dobra, no teraz ty zaczynasz, więc też obstawiasz ile sianka, nie? 10. O kurde, o kurde, o kurde, no dobra, no dobra, to dyszka. Znowu. Okej. Oj, tu czuję, że będziemy dzisiaj grali, oj, czuję, że będzie grane. Długo. Dobra, coś takiego. Czekaj. Myśl, pozwolę ci pomyśleć, nie? Żebyś miał, prawda, szansę na to, żeby tutaj się odkuć. Nie, to bez sensu. Brdy, jak mnie to denerwuje, ta gra. Dobra, i tytuł. Okej. Albo nie. Albo dobra, no. No dobra, no to w takim razie ja muszę blokować. Dobra, stawiam, kurde, cokolwiek. Już grajmy na kolory, nie na ten, bo za dużo jest rozwalania. Dobra. Tutaj, okej, czyli ja w tym momencie blokuję tutaj. Ja mam co blokować? Nie, to jest gra na remis. To jest zaraz już remis, nie? Teraz dokładamy, tylko, no. Tylko, no to już nie dokładajmy, bo to już jest bez sensu, no nie. Tak, nie, no wygramy. To już jest remis, tam stawiasz ostatnio. Tylko ja nie rozumiem, i dlaczego ja teraz przegrałem? Ja tego nie rozumiem. No bo ja się dobrze obroniłem. No ale jak się dobrze obroniłeś? Co ty zrobiłeś, czego ja nie zrobiłem? No po prostu postawiłem no tak... Właśnie. W sensie no właśnie, nie wiem, no bez nie, sensu. Po prostu sytuacja była taka, że ja po prostu stawiałem bloki w tych miejscach, w których trzeba było stawiać, żeby się jakoś bronić. No ja ciągle... Wiesz, to ty rozegrałeś grę, ja się ciągle broniłem. Dobra, musimy dołożyć. W takim razie ja dokładam, uwaga. Uwaga, ja dołożę... Drugie 10. Drugie 10 dokładamy. Oj, gramy, gramy o pieniądze, nie ma to tamto. No dobra. Dobra, stawiam na środku. Dobra. Dobra, mamy tam. No to stawiam tu. No to... Oj, już prawie żem się nabrał, o kurde. Mocno, już prawie byłem, że tak powiem, stracony. No i tu już, kurde, też już chciałem iść w drugą stronę. No i znowu remis, i znowu gramy znowu remis, na dobra. Na dokładkę, znowu dokładamy. Ale nam się, że tak powiem, raz rozkręca. Ja nie mogę, i teraz zaś będziemy dokładać, ja nie mogę. No, czuję, że zaraz tu będzie ciekawie. Jak ktoś to wygra, to będzie szczęście roku. No, a teraz ja dokładam, ja dołożę 5 tylko, bo dobra. Już zagramy o jakąś sumę. No tak, teraz już gramy o tyle, że... Dobra, dokładam 5. Ale do zgarnięcia jest zielony, widzowie. Dobra, ja zaczynam, dobra. No. Zaryzykuję, ty. Dobra. Okej. Dobra, stawiam tu. Okej. No tu. No i znowu na remis lecimy. Mhm, no. No to już chyba będzie remis, to już... Tak, no bo ja tu przetnę, jest koniec. Tak, tu już przetniesz i tak naprawdę już nie masz jak wygrać, bo ja jak postawię tu, to już jest koniec. Samo nie? Ty, no, samo no. Ty. No i znowu remis, kurde, znowu dokładamy. Kurde. Ale nam się zwiększa sianko. Oj, kto popełni teraz błąd? Teraz ty dokładasz. Tak, ja teraz dokładam, więc ja dokładam, no dam kolejne 5, no co, będziemy już dokładać po piątkach pewnie, no. Dobra, no to stawiam, uwaga, stawiam w takim razie, no nam środek znowu. Okej. Myślę, tu trzeba przewidywać ruch gracza, żeby to miało jakikolwiek sens na wygraną. Zróbmy może... no dobra, zrobię tak. No i tu. No jest koniec. No i wygrałem, no. Tylko ja nie rozumiem, bo jak ja bym tutaj nie dał, to byś mnie skończył. Jakbym tam dał, no to byś mnie skończył, no ja nie miałem szans. Tak. Nie miałem szans. Ale wiesz, wygrać. Dobra, kończymy tą grę i ja teraz, uwaga, mówię ci najważniejszą rzecz, która jest kółku i krzyżyk, wiesz? To jest no coś takiego, że ty zacząłeś od tego bloku. Zaczyna się albo od środka, albo od rogów. Jak zaczynasz od tego, to przegrywasz za każdym razem. To dobrze wiedzieć, no. Super. I to po prostu cię zgubiło. No cóż, widzowie, no to patrzcie jaki zysk elegancki. Pierwsza osoba ograna na takie sianko. Nigdy no i co, jak chcecie więcej odcinków z Kółka i Krzyży, gdzie może ogram jakąś inną osobę, no to dawajcie propozycje, a ja kogoś tu zaproszę i oskubię na sianko. Trzymajcie się, do następnego razu, elo!